tym tygodniu wydałam tyle pieniędzy, ile nigdy w swoim, jakby tak powiedzmy, czasie nie wydaję. Wydaję, ja rozsądzam, jak wydaję pieniądze, bo mój mąż przelewa mi tylko na jedzenie, opłaca rachunki, a ja po prostu dysponuję tymi pieniążkami, które mam. Dzisiaj, znaczy w tym tygodniu, wydałam wszystkie pieniądze, które miałam. Bolało, bo mówię, za co będę żyła, tak? Ale kupiłam buty, gdzie ja sobie nigdy nie kupuję butów takich droższych, nie idę do sklepu. Ubieram się na Ciucholandzie. Dlaczego? Potwierdzę, że daję też na królestwo z tego powodu. Ale Bóg też mi czegoś uczy w tym kierunku. Wydałam na ciuchy i wydałam na fotel, który dość sporo będzie mnie kosztował. Bo chcę ten fotel mieć, bo będzie pasował mi do salonu. Zmagałam się z tym, żeby go zamówić, bo patrzę, nie mamy finansów na to, na inne potrzeby. Ale Bóg mi właśnie powiedział, pójdziesz i wydasz wszystkie pieniądze, które masz. I poszłam posłuszna, pojechałam wczoraj z synem do galerii i zaczęłam wydawać pieniądze. Reszta zostawiam Bogu. Byłam posłuszna i tak chciałam to nawiązać do tego, tak? Co Artur mówił, że właśnie, żeby tak żyć. A ja zawsze takie miałam też, no tak, mój mąż mi tyle przelewa, ja nie pracuję. Okej, tutaj też jakby, co chcę powiedzieć, że Duch Święty też kieruje, gdzie mam dać komuś pieniądze, tak? No to jestem tym posłuszna. Ale Bóg chce, żebym też ja na siebie zaczęła wydawać, tak? Żebym nie tylko dla kogoś, ale też dla siebie. Pomijając to, ta puenta wszystkiego, że żebyśmy się uczyli wydawać pieniądze, tak nazwę, w kryzysie też. Amen. Tego Bóg uczy teraz ludzi.